Witam nareszcie w swoim parku, znaczy w swoim, jak w swoim, tylko tutaj, gdzie niedaleko mieszkam. I czy żałuję, bo pierwsze pytanie, czy żałuję, czy wróciłem? Tak, z Warszawy, tak. Mogłem zostać w Warszawie, ale cóż, nie za bardzo czas. Zresztą wczoraj już zrobiłem program z Państwem w Warszawie, by było troszeczkę trudniej, musiałbym zaangażować więcej osób. W dodatku studio w Warszawie nie ma łącza internetowego, a to łącze, na którym ja pracuję tutaj, znaczy tutaj w Warszawie, jest niespecjalne, jest takie no troszeczkę dziwne. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może zbyt dużo w okolicy jest abonentów i to też wtedy spada wartość tego łącza, a już najbardziej tego wysyłowego, który dla mnie jest bardzo ważny, to co ja wysyłam. Bo to, że się ma łącze, jest bardzo dobre, to przeważnie osoby stwierdzają, że mogą te 4K obejrzeć, czy jeszcze coś, ale ile mogą wysłać. Dobrze, teraz przejdziemy z tej technicznej sprawy do merytorycznej. Wczoraj akurat wkradł się ten pan, który nam zawraca bardzo głowę i nie wszyscy są zadowoleni. Potem jeszcze długo wydzwaniał, mimo to, że ja już programu nie prowadziłem. I to mnie troszeczkę zirytowało, bo jeżeli programu nie prowadzę, to ten telefon, no nie to, że jest dla jednej osoby, tylko dla wielu. A on zajmuje po prostu czas. Ja mówię także do pana w tej chwili, że to jest... Pana problemy są problemami niezwiązanymi z astrologią. To jest najbardziej irytująca sprawa, bo to, że ja mówię o czymś, to nie znaczy, że... Bo gdyby pan poczekał, to bym wytłumaczył, na czym polega to z punktu widzenia astrologii, ale u pana, panu to nie starcza, bo pan chce wiedzieć. Dużo pan wie, ale takich... Nie wiem, nie rozmawiałem z panem konkretnie, bo tutaj o błękitnym wieżowcu tutaj w Warszawie. Znam inną historię, ale ta historia nie musi być z panem produkowana, co wolałbym, żeby była wyprodukowana z kimś, kto jest kompetentny w tej historii, ponieważ tam mieszkał, czy zna doskonale tutaj całą tą otoczkę. Teraz, jeżeli chodzi, ja bardzo lubię to miejsce zresztą, dlatego, że z tym się powstanie warszawskie też łączy, ale nie tylko, bo po prostu tam jest niedaleko akurat to miejsce, gdzie mam czasami wykłady i też jest to przejście na Pragę. Stamtąd się wsiada w tramwaj i wyląduje się na Wileńskim dworcu. Także to lubię to. Akurat tak się złożyło, że to miejsce dla mnie takim punktem jakby kontaktowym. To jest raz. Dwa, że no ta historię to skończmy już. Za chwilę, dzisiaj o 21:00, jak zawsze offsetka już zaczyna działać. Nie wiem, ile dzisiaj będę pracował z offsetką, dlatego że pracujemy ciężko. Dzisiaj też kolega jest już w tej chwili w studio i studio tam reperuje pewne historie, reperuje, buduje właściwie, reperacja też w pewnym sensie. I jutro, no jeden z najważniejszych dni, ale jutro jest najważniejszy dzień. Przepraszam za ten kaszel. Ale jutro o 21:00, nie wiem czy zdążę, czy nie będę później, ale od razu usiądę i zrobię program, ponieważ zawsze wychodzę około 19:00-20:00 na cmentarz.
do mojego przyjaciela i ponieważ on jest dosyć daleko, ten cmentarz, a ja idę piechotą. I to już jest rytuał, nigdy nie chodzę inaczej, dlatego że w tym momencie rozmawiam po prostu z nim, a razem z Markiem spędziliśmy wiele lat razem, byliśmy wielkimi przyjaciółmi, potem się okazało, że jego żona jest daleką kuzynką, krewną moją, ale w to takiej dziwnej rozmowie wyszło, bardzo daleką, właściwie nie można powiedzieć, że kuzynką, bo to bardziej z Koligasona, ponieważ jej chyba mamy wujek był prawdopodobnie kuzynem mojej cioci męża. Także tutaj prawdopodobnie, bo nie jesteśmy pewni, dlatego że losy są identyczne, działania są identyczne, wszystkie historie są identyczne, ale niepotwierdzone prawdą. Znaczy tutaj dokładnie, a ja straciłem kontakt z tym odłamem rodziny ze względu na to, że mieszkają w innej części Polski. No i przez to jest najtrudniejsze, kiedy traci się ten kontakt. Może kiedyś znowuż, ale to jest inne nazwisko, już inne miejsce. Ja wiem, gdzie mieszkają, ale tak się stało. I to jest najważniejsze dla mnie w jutrzejszym dniu, bo jutrzejszy dzień taki zaduszek. Zaduszki będą oczywiście po zachodzie słońca. I rozpoczynamy dalsze historie związane z astrologią. To jest bardzo ważne dla mnie i także ta niespodzianka dla Państwa. Miejmy nadzieję, że wyjdzie ona. Zaraz będę kontaktował się z moim przyjacielem i z nim porozmawiam. Są kłopoty w pewnym sensie z wizją, ale to jest spowodowane, mnie się wydaje, że napięciami, jakie są tutaj i z przesyłem, ponieważ wczoraj zauważyłem, że bardzo długo liczył komputer, znaczy przesył, bardzo długo wysyłał i to mnie zaniepokoiło. To są te, nie wiem jak u Państwa jest, bo co innego kiedy ja oglądam to na telefonie, to znaczy dokładnie jeżeli mam w monitorze rzeczywistość plus telefon, który odbiera to co Państwo widzą, ale to też nie jest zupełnie aż w ten sposób realne, ponieważ ja mogę, no znaczy inne łącze mogę stosować. I to mnie troszeczkę tutaj zirytowało, bo bardzo wolno było zrobione. Tutaj piesek idzie, się tak bardzo mocno mnie przygląda. Buldoczek angielski. Rasa, którą, no widzieliście, ci, którzy są spostrzegawczy, to widzieli, z jakim pieskiem byłem w górach. Ale to nie jest mój pies. Lubię tą rasę, bardzo lubię te rasy, ale jednak Amstafik jest dla mnie bliższy. I tak to wygląda. Także o 21 rozpoczynamy nasze spotkania. Już znowuż miarodajnie. Na pewno poinformuję, kiedy będę wyjeżdżał gdzieś. Ale to chyba inaczej zorganizuję, ponieważ już będzie możliwość zaangażowania większej ilości osób w offsetce. Ale dopóki nie powstanie studio, będziemy się tak barować. Będziemy mieć te zapasy siłowe i kłopoty. Bo są to kłopoty dla mnie. Ja nie lubię takich rzeczy, ponieważ nie staje się po prostu, nazwijmy to, rzeczywisty. I to jest najbardziej męcząca mnie historia. Także do 21 rozmawiamy dzisiaj. Przede wszystkim mogą dzwonić już przed Skorpiony, to oczywiście, że tak, ale także byki mogą dzwonić. To jest fakt. Czekam. No i
lada moment, proszę, niech się przygotują nasze strzelce. Po 21 jesteśmy razem.